Max Factor, właściwie Maksymilian Faktorowicz, urodził się w Polsce, konkretnie w Zduńskiej Woli, w XIX wieku. Partnerami kanału są Social Apes Marketing, usługi marketingu online, IP Control i Beauty Sklep, bezpieczne zakupy w internecie. Pochodził z ubogiej rodziny żydowskiej i był jednym z 10 dzieci. Już od najmłodszych lat Maksymilian marzył o zostaniu artystą, ale aby wspomóc finansowo swoją wielodzietną rodzinę, sprzedawał pomarańcze i cukierki w holu łódzkiego teatru. W wieku 10 lat rozpoczął naukę rzemiosła u najlepszego perukarza, a już 4 lata później pracował jako pomocnik aptekarza, stomatologa i drogerzysty, gdzie miał okazję eksperymentować z tworzeniem kremów, perfum i różnych kosmetyków. W wieku 20 lat Maksymilian Faktorowicz otworzył własny sklep drogeryjno-perukarski w Moskwie, prowadzony pod jego nazwiskiem. W sklepie tym zajmował się również charakteryzacją aktorów Teatru Imperialnego. Następnie został doradcą dla rosyjskich elit i dworu carskiego w kwestiach kosmetycznych. W 1904 roku wyjechał wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych, aby wziąć udział w targach światowych i tam postanowił pozostać na stałe. W 1907 roku otworzył sklep drogeryjno-perukarski w Los Angeles. Szybko rozpoczął współpracę jako charakteryzator z aktorami filmowymi w Hollywood, gdzie w tamtym czasie aktorzy sami odpowiadali za swoją charakteryzację, korzystając z usług różnych mniej znanych charakteryzatorów. Już 7 lat później, czyli w 1914 roku, Max Factor opracował innowacyjny sposób łatwego nakładania i zmywania makijażu dla aktorów. To właśnie on jest twórcą słowa make-up, a także wynalazcą pakowania kosmetyków do tubek. Od 1917 roku zaczął współpracować z pierwszym profesjonalnym gabinetem charakteryzacji filmowej. W 1929 roku otrzymał Oscara Amerykańskiej Akademii Filmowej za swoje osiągnięcia w dziedzinie charakteryzacji. Kluczowym elementem sukcesu Maxa Factora w charakteryzacji filmowej była jego świadomość, że emulsja filmowa ma nieco odmienną barwoczułość niż oko ludzkie. Dzięki dokładnemu dostosowaniu kolorystyki kosmetyków, twarze aktorów na ekranie wyglądały bardziej naturalnie. Już w 1909 roku Max Factor wypuścił swoją pierwszą linię kosmetyków pod marką Max Factor Company. W 1927 roku firma Maksymiliana rozpoczęła działalność marketingową w Stanach Zjednoczonych, a 3 lata później produkty te były eksportowane do aż 80 krajów.